Cieszę się, że to już nasze trzecie spotkanie. Dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć o tym, w jakich miejscach możemy znaleźć gwiazdy i czy mogą być same, czy nie. Pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to oczywiście konstelacje albo gwiazdozbiory. Ale w rzeczywistości okazuje się, że takie gwiazdy nie są ze sobą w ogóle związane, nie mają ze sobą nic wspólnego. A tak naprawdę to, co widzimy, to tylko takie złudzenie optyczne. Gwiazdy te w rzeczywistości są bardzo daleko od siebie. Więc czy gwiazdy są samotne, czy mają raczej jakiś towarzyszy w rzeczywistości? Owszem, gwiazdy mogą być samotne, mogą być pojedyncze, tak jak nasze Słońce. Mogą mieć wokół siebie jakichś innych towarzyszy, którzy nie są gwiazdami, na przykład planety, komety, asteroidy. No, ale mogą być samotne, tak? W rzeczywistości te samotne gwiazdy występują bardzo rzadko. Najczęściej gwiazdy tworzą się w układach podwójnych, w układach wielokrotnych czy w gromadach. Więc układ podwójny czy układ wielokrotny to taki, w którym mamy dwie gwiazdy obok siebie albo kilka takich gwiazd. I możesz to sobie wyobrazić na takiej zasadzie, jakby w naszym Układzie Słonecznym oprócz Słońca obok była inna gwiazda i widzielibyśmy na niebie dwa Słońca. Jeśli jesteś fanem Gwiezdnych Wojen, to możesz to sobie bardzo łatwo wyobrazić. Gwiazdy mogą także łączyć się w gromady otwarte. Takie gwiazdy, ich tam jest od kilkuset gwiazd do kilku tysięcy gwiazd. Takie gwiazdy są zrobione mniej więcej z tego samego materiału, mają podobny wiek i są ze sobą w jakiś tam sposób związane na tyle mocno, żeby się nie rozpierzchnąć, ale ta relacja między nimi wcale nie jest jakaś super silna. I takim przykładem mogą być Plejady, o których mówił już nam ksiądz Adam w poprzednim obserwatorium adwentowym. No i te Plejady są widoczne gołym okiem. Możemy je zobaczyć z Ziemi, zwłaszcza teraz w czasie zimy. Gwiazdy mogą się także łączyć w gromady kuliste. I one, sama nazwa wskazuje, one są, wyglądają tak, jakby to była taka kula gwiazd. One są bardzo silnie ze sobą związane przez grawitację. Są też zbudowane z tego samego materiału i też mają mniej więcej ten sam wiek. I ich jest o wiele więcej, tych gwiazd w takiej gromadzie kulistej, niż gwiazd w gromadzie otwartej. Więc gwiazdy mają swoje miejsce w kosmosie. Mogą być właśnie pojedyncze, w układach czy w gromadach. I każde z tych miejsc jest inne, ale tak naprawdę nie jest gorsze. Po prostu są inne warunki do życia. I zachęcam Cię, żebyś w tym tygodniu, wieczorem lub w nocy, kiedy będzie już ciemno i będą widoczne jakieś gwiazdy, no i oczywiście niebo będzie bezchmurne, zachęcam Cię, żebyś wyszedł na dwór i spróbował znaleźć na niebie Plejady. Możesz się do tego posłużyć mapką nieba albo aplikacją na telefonie lub jeśli masz już jakieś doświadczenie, możesz sam to zrobić na własną rękę. Plejady wyglądają troszkę jak taki wielki wóz i wiele osób myli Plejady z wielkim wozem, ponieważ mają podobny kształt, ale są bardzo malutkie. Więc myślę, że będziesz w stanie odnaleźć je na niebie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i zachęcam Cię na kolejny film. Do zobaczenia!